Widzew Łódź bardzo słabo rozpoczął nowy sezon. Drużyna trenera Daniela Myśliwca w pierwszej kolejce Ekstraklasy zremisowała 1-1 ze Stalą Mielec, czyli z jednym z kandydatów do spadku. Dlaczego moim zdaniem to nie będzie sezon, w którym Widzew powalczy o coś więcej niż środek tabeli? O tym opowiem w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Powiem szczerze, mecz ze Stalą Mielec Widzewa zmienił totalnie moją percepcję na temat drużyny z Łodzi, ponieważ myślałem, że to jednak może być ten sezon, bo tak sobie mówię, na papierze, fajne transfery, nie powinno być widać aż tak braku Bartłomieja Pawłowskiego. Dobry trener, progres sezonu na sezon, bo to też warto zauważyć, że jako Beniaminek Widzew pewnie się utrzymał, później skończył na 9 miejscu w tabeli i teraz w teorii mógłby się gdzieś zakręcić koło tego miejsca w top 6. Ale moim zdaniem tak się jednak nie stanie. Mecz ze Stalą Mielec był niezwykle słaby w wykonaniu drużyny trenera Daniela Myśliwca. Dlaczego? Już mówię. Komentowałem ten mecz i gdy patrzyłem na to, jak grał Widzew Łódź, a jakim wynikiem ostatecznie zakończyło się to spotkanie, że zakończyło się ono remisem, to miałem wrażenie, jakbym oglądał jeden z dwóch meczów Widzewa z rundy wiosennej poprzedniego sezonu, czyli nomen omen mecz ze Stalą Mielec i mecz z Lechem Poznań. To były dwa takie spotkania, w których Widzew pomimo tego, że przeważał, że tworzył więcej sytuacji, że utrzymywał się przy piłce na połowie rywala, że generalnie zasługiwał na zwycięstwo, ostatecznie remisował i ten mecz ze Stalą Mielec, który zakończył się wynikiem 0-0, to jest może gorszy przykład. Najlepszy przykład to jest ten mecz Lecha Poznań z Widzewem Łódź, bo Widzew tam naprawdę potrafił ścisnąć, przycisnąć w zasadzie na własną połowę. Tego wtedy pamiętamy, dosyć słabego Lecha, trenera Mariusza Rumaka, i tam Widzew zasługiwał na zwycięstwo. W meczu ze Stalą Mielec też zasługiwał na zwycięstwo, ale jeżeli tego ostatecznie zwycięstwa nie ma, to znaczy, że to był słaby mecz Widzewa, taka prawda. To, co trzeba poprawić, jeżeli chodzi o Widzew Łódź w następnych meczach względem spotkania ze Stalą Mielec, to zdecydowanie krycie pod własnym polem karnym. To jest nieprawdopodobne, ale Widzew, mam wrażenie, czasem lepiej odbierał piłkę na połowie rywala niż we własnej szesnastce bądź, nie wiem, na 30 metrach od własnej bramki, a to jest dosyć niepokojące, bo Stal też stworzyła sobie kilka sytuacji, ale stworzyła sobie przez to, że Widzew nie krył. Szczególnie z lewej strony, czyli z prawej strony Stali Mielec, tam naprawdę było dużo okazji, bo mam wrażenie, że Samuel Kozlowski troszeczkę czasem się zapominał i schodził zbyt blisko środka, bądź był po prostu też za wysoko i przez to Stal Mielec dużo tych piłek grała na Samuela Kozłowskiego, a w zasadzie na piłkarzy grających po jego stronie, bo po prostu ci bardzo łatwo mogli wchodzić gdzieś tam w rewiry ofensywne pod bramką Widzewa Łódź. Dlatego to zdecydowanie trzeba poprawić. No i też, no moi drodzy, no tak jak obserwujecie Ekstraklasę, to pewnie czuliście to samo. Jak można stracić bramkę po chaotycznej wrzutce w pole karne ze Stalą Mielec autorstwa Ilisz Kulina? No to się nie mieści aż w głowie. Przecież to jest tak znane, stary jak świat, można by powiedzieć, z poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Także no jest troszeczkę jeszcze błędów w drużynie Widzewa i myślę, że trener Daniel Myśliwiec też te błędy dostrzega, bo nomen omen uważam, że trener Daniel Myśliwiec jest naprawdę idealnym człowiekiem na idealnym miejscu. On jest bardzo dobrze pod względem, on radzi sobie bardzo dobrze z motywacją zawodników, jest generalnie dobry taktycznie i też sprawiedliwy wobec piłkarzy. Także Daniel Myśliwiec uważam, że z drużyną z Widzewa osiągnie kiedyś top 4. Powiem bezpiecznie top 4, nie coś więcej, żeby się potem nie skompromitować. Natomiast top 4 trener Daniel Myśliwiec osiągnie, ale chyba jeszcze nie w tym sezonie. I oczywiście, tak wracając do tego meczu ze Stalą Mielec, wiadomo, że Stal Mielec u siebie w Mielcu jest naprawdę trudna do pokonania i generalnie jest zespołem, który potrafił się w poprzednim sezonie postawić naprawdę nawet najlepszym. Jednak uważam, że na start sezonu nie wypada zremisować ze Stalą Mielec. Po tylu miesiącach przygotowań to jest taki papierek lakmusowy, który można gdzieś tam pokazać. Tak, wygraliśmy jakoś tam, nie wiem, wysoko pewnie ze Stalą Mielec, a ostatecznie Widzew zremisował i stracił punkty już na początku sezonu, bo wydaje mi się, że jeżeli Widzew chce walczyć o coś więcej, to to są bardziej dwa stracone punkty niż jeden zdobyty. No, trudno się mówi na temat Widzewa po tym meczu ze Stalą Mielec, bo ten mecz był rozczarowujący, myślę, dla wszystkich kibiców Widzewa, więc nie będę ich tutaj drażnił. Jedną jednak pozytywną rzecz zauważę z tego meczu ze Stalą Mielec, mianowicie troszeczkę takim
Dowodem na to, że Widzew stworzył więcej okazji niż Stal Mielec i z gry miał zdecydowanie więcej niż Stal Mielec, jest to, ile razy wszedł w trzecią tercję rywala. 64, Stal Mielec, jak tutaj patrzę, 55. Także jest to jednak przewaga Widzewa, że Widzew faktycznie potrafił się utrzymać długo przy piłce, a pamiętajmy, że Stal gra też długą piłkę, więc w teorii powinno być jej łatwiej przetransportować tę piłkę w trzecią tercję rywala, natomiast Stal tego nie robiła w tym meczu najczęściej, bo dobrze interweniowali chociażby Żyro czy Juan Ibiza, chociaż myślę, że nazwiska Ibiza też kibice raczej Widzewa nie chcą słyszeć, ponieważ no, ta czerwona kartka bardzo głupia w wykonaniu Juana Ibizy i no, nie zagra w następnym i pewnie w którymś z jeszcze następnych spotkań. Natomiast dlaczego uważam, że to nie będzie ten sezon, w którym Widzew powalczy o coś więcej? Powiem tak, transfery, które po tym pierwszym meczu niezbyt mi się spodobały, na papierze mi się podobają, ale mecz ze Stalą Mielec w wykonaniu tych piłkarzy był bardzo, bardzo słaby. Oczywiście Jakub Łukowski pokazał się no, z fenomenalnej strony, zdobył bramkę i generalnie zagrał bardzo dobry mecz, ale nie najlepszy mecz rozegrał chociażby Samuel Kozłowski, o tym już wspominałem. Moim zdaniem bardzo słabo i elektrycznie bardzo w rozgrywaniu piłki, a kiedy Widzew chce rozgrywać od tyłu, kiedy Widzew chce wymieniać naprawdę dużo podań i generalnie spokojnie budować akcję, to nie jest taki piłkarz. Uważam, że lepiej sprawdziłby się w podstawowym składzie jednak Fabio Nunes niż właśnie Samuel Kozłowski, ale rozumiem trenera Myśliwca, że chciał zobaczyć, jak sobie po prostu poradzi czeski defensor. Natomiast z prawej strony, oczywiście to nie jest stricte transfer, bo to jest powrót z wypożyczenia, ale Jakub Sypek, mierny mecz, bardzo mierny mecz. Te kilka minut Sobola też nie najlepsze, ale tutaj nie będę wyciągał z tego jakichś daleko idących wniosków, bo to było zaledwie 8 minut. Natomiast te transfery mi się niezbyt spodobały. Hilary Gong, myślałem, że stworzy troszeczkę więcej wiatru, a okazało się, że w tym meczu ze Stalą Mielec, kiedy trzeba było stworzyć wiatr, no to on tego wiatru jednak nie stworzył. Rozumiem jego zalety, rozumiem, że może być przydatny Widzewowi jeszcze na przestrzeni tego sezonu, natomiast no, w meczu ze Stalą nie poradził sobie zbyt dobrze. Poza tym, odnosząc się tylko do tego meczu ze Stalą Mielec, uważam, że czuć po drużynie Widzewa brak Bartłomieja Pawłowskiego i to też pokazuje, jaka była wartość tego zawodnika, kiedy on grał, kiedy był w tej drużynie, bo faktycznie Widzew radził sobie wtedy znacznie, znacznie lepiej. Też pamiętam taki moment w poprzednim sezonie, w rundzie wiosennej, kiedy wydawało mi się, że jeszcze Widzew może powalczyć o coś więcej. Była tam taka seria kilku dobrych meczów, kilku wygranych też. Generalnie Widzew po pierwszych kilku kolejkach rundy wiosennej był najlepiej punktującą drużyną, ale później coś się jednak zaczęło tam chwiać i coś zaczęło się po prostu psuć. I uważam, że w tym sezonie nie będzie tak samo. Widzew po prostu od początku będzie punktował gdzieś tam na poziomie 8, 9, może nawet 10 miejsca, może 7. To jest może takie miejsce, które może zająć, ale patrząc na to, jaka jest reszta drużyn jeszcze w naszej ekstraklasie, to wydaje mi się, że 7 miejsce jest nierealne i 8 to jest, wydaje mi się, maks dla Widzewa w tym sezonie. Natomiast wy dajcie znać, co uważacie na temat drużyny Widzewa. Czy Widzew ostatecznie zakręci się gdzieś jednak troszeczkę wyżej niż środek tabeli? Dajcie znać, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!